Już pomijając styl wypowiedzi pana ministra, byłego ministra Radosława Sikorskiego, tak zupełnie na chłodno, na zimno, bez emocji. Popatrzmy na jedną sprawę, na podatek VAT. Jaka jest ściągalność jego obecnie, a jaka była wtedy, kiedy pan minister był w rządzie? A brak skutecznej ściągalności podatku VAT w czasie rządów poprzedniej ekipy świadczy wyraźnie o aferach i to jest ewidentny dowód. Wyłudzenia podatku VAT za rządów poprzedniej ekipy spowodowały miliardowe straty, za które zapłacili wszyscy obywatele RP, również ci obywatele RP, którzy tak protestują.